Cześć! Miałam nakręcić vloga, ale wiecie co? Nie mogę tego zrobić, bo mój aparat jest pożyczony. Także, wiecie, jakie to jest czasami irytujące, jak ma się natchnienie, jakiś plan i nie można go od razu zrealizować. W sensie, ja jestem osobą, która musi od razu. O! Patrzcie, światło, słońce. Aha, dużo widać. Widać! Słońce jest na dworze, a jutro ma padać deszcz i ma być 10 stopni. Jej! Tak, potrzebuję świąt. Dobra. Słuchajcie, plan jest taki. W ramach, że ja zmieniam swoje życie. Nie, muszę wrócić tam, bo tu jest słońce. W ramach, że ja zmieniam swoje życie, to postanowiłam zmienić się z wami, bo może kogoś zainspiruję. A pierwszą zmianą w moim życiu będzie wykrzanie wszystkiego, co mi nie jest potrzebne. W sensie rzeczy, których nie chcę mieć, których nie potrzebuję. I w ramach, że teraz są święta, jadę do domu i jedziemy samochodem, to pozbywam się całej sterty ubrań z Warszawy znowu, bo ja to robię regularnie, jak jadę do domu. Znaczy, może nie jakoś mega dużo, ale wyjeżdżają z Warszawy moje torebki, których nie używam, bo ja i tak noszę plecak na zajęcia, także jakby trochę się to mija z sen, żebym trzymała 10 czy 15 torebek w Warszawie. O, weźcie, jaki ładny plakat. Piękny plakat, wiem. Więc plakat zostaje. Więc wywiozłam rzeczy i sprzątnęłam w szafie. Sprzątnęłam swoją bułkę w szafie. A to jest mojego chłopaka. Jemu też sprzątnęłam. That's sort of happened. I swoją sprzątnęłam. I tu mam, to są wszystkie moje t-shirty. Mam jeszcze kilka koszul, ale generalnie to są właściwie wszystkie moje t-shirty. Tu mam takie zwykłe t-shirty i bluzki na ramionkach. A tu mam takie troszeczkę mniej zwykłe, takie jak się nazywa? Takie bluzki z jakby skrzydełkami, że tak to określę. Never mind. No. Także o decluttering-u. Jak to zmienić po polsku? A to jest reszta moich ciuchów. Znaczy, moje ciuchy kończą się tu. Oto są moje ciuchy. No i jeszcze tam kilka spodni na dole. Więc mam ciuchów, których nie noszę. I na razie się ich jeszcze nie pozbywam. W sensie, no, tutaj mam spódnicę, spodnie, bluzki, koszulę. A jeszcze nie skończyłam. Czekajcie, to jeszcze nie koniec. Tu, na górze, mam torebki. Tam są buty i na dole są buty. Tam są generalnie, ja zamieniam, to są piętrami po prostu buty. Tu są kurtki. Głównie moje kurtki. To nie jest moje. I to nie jest moje. A reszta jest moja. I tu mam bluzy. Wywożę część do Lublina. Znaczy do domu, żeby nie było. Tu mam marynarki. Marynarki akurat są mi potrzebne, bo marynarki noszę. I inne rzeczy, takie jak sukienki. Których no nie nosiłam teraz, bo no i oczywiście najważniejsze rzeczy, czyli ciuchy na oddział. Tutaj. I fartuch anatomiczny. A, bo to na mikrobiologię. Także plan jest taki. O, i książki posprzątałam. Pozbyłam się sporej części książek, znaczy sporej. Kilku książek się udało mi pozbyć. Ha, na przykład słownika polsko-łacińskiego, który nie wiem, po co miałbym być, ale był. Dobra. Także plan jest taki, że przez najbliższe kilka tygodni, raz na tydzień, będę wrzucała filmik o tym, jak pozbyć się z danej strefy życia rzeczy. Ja tu nie mówię konkretnie o wyrzuceniu, bo na przykład ubrania po prostu nie noszę w Warszawie, ale są no, w dobrym stanie i szkoda mi wyrzucać. Ewentualnie mam za dużo takich ubrań. W sensie takich t-shirtów po domu do chodzenia, więc wyjadą do Lublina i nie będą musiała ich ze sobą wozić. Znaczy konkretnie do Kalinówki. No, także taki jest plan. A poza tym ja, jeżeli chodzi o ciuchy, to często najpierw wywożę do domu, a potem dopiero wychrzaniam, żeby na pewno zastanowić się, znaczy wychrzaniam, oddaję do Czerwonego Krzyża, żeby na pewno zastanowić się, czy to jest dobry wybór. Także widzimy się znowu regularnie, jej! Znaczy nie przerwałam bycia regularną, jestem taka z siebie dumna. Więc tak, poniedziałek. Na pewno będą pojawiały się filmiki takie dłuższe,
I zobaczę, jak będzie z sobotą. Czy będę w sobotę po prostu wrzucała filmiki jakby z tej serii. Nie wiem, ile to tam wyjdzie. 4, 5, 6 odcinków, coś takiego. Myślę, że nie więcej. I potem wrócę do wrzucania takich różnych odpowiedzi. Wiecie, takich krótszych, które były w sobotę dotychczas. Znaczy, ostatnie 3 soboty. Dotychczas brzmi, jakbym co najmniej od roku to robiła. Jestem takim dojrzałym człowiekiem. No, czy po prostu zrobię to w formie jakby dodatkowego jakiegoś dnia, kiedy będę to wrzucała. Bo myślę, że też nakręcę to teraz i w weekend majowy i po prostu będę tak jak ja ogólnie kręcę, że jak mam czas, to po prostu kręcę kilka filmików i potem regularnie wrzucam. No, także do zobaczenia i w ramach, że już się z wami nie zobaczę, chyba do świąt? W sobotę się z wami zobaczę, ale to już będzie w święta. Także miłych świąt Wam życzę. Cześć!